Marek Siwik, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Futsal Raportu. Za nami już 15. kolejka gier Futsal Ekstraklasy, czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń z tej kolejki. Za nami 6 spotkań, gdzie 4-krotnie zwyciężali gospodarze, a 2-krotnie padł remis. Łącznie padło bramek aż 28, z czego 18 zdobyli gospodarze, a tylko 10 goście. Najwięcej bramek padło w Szczecinie, było ich aż 9, natomiast najmniej, bo żadna bramka nie padła w meczu w Chorzowie. Najlepszymi strzelcami w tej kolejce było aż 5 graczy, a byli to Lebiedziński, Jączyk, Kubik, Bondar i Szybczyński. Wszyscy zawodnicy zdobyli po 2 bramki. Przejdźmy do podsumowania pierwszego spotkania minionej 15. kolejki. Przejdźmy do hali Łabędź w Gliwicach, gdzie Envit podejmował zespół AZS-u UŚ Katowice. Oba te zespoły od początku roku kalendarzowego nie grają najlepiej. Widać spore problemy w zdobywaniu kolejnych punktów i to spotkanie dla jednego i drugiego zespołu miało być przełamaniem i możliwością zdobycia pierwszych cennych 3 punktów w tym roku 2016. Oba zespoły przez dłuższy okres meczu szukały możliwości strzelenia do bramki, jednak przez długi okres czasu nie powodziło się ani jednej ze stron. Dopiero w 23 minucie Włodarek zdobył bramkę na prowadzenie dla Envitu Gliwice. I praktycznie do samego końca meczu wydawało się, że Gliwiczanie utrzymają ten korzystny wynik, jednak w ostatniej minucie tego spotkania Krzywka doprowadził do wyrównania, dając tym samym podział punktów między oboma zespołami i tym samym i Envit i Katowiczanie dopisują sobie po jednym punkcie, przez co na pewno nie podskoczą wyżej w tabeli rozgrywek. Pojedźmy teraz do Szczecina, gdzie w hali Azoty Arena Pogoń 04 podejmowała drużynę Gwiazdy Ruda Śląska. Od samego początku spotkania było wiadomo, że to Portowcy będą faworytami w tym spotkaniu, zachowując 3 punkty, a także nie tracąc dystansu do Gatty Aktyw Duńska Wola w tabeli rozgrywek. Natomiast drużyna z Rudy Śląskiej punktów potrzebuje jak tlenu, stąd też każde wywiezione oczko jest na wagę utrzymania w tabeli rozgrywek. Spotkanie ułożyło się bardzo dobrze, bo już od 6 minuty Portowcy prowadzili po bramce Adama Jączyka. Kolejne trafienia następnie dołożył Michał Kubik. Najpierw w minucie 12 podwyższył prowadzenie na 2-0, a w minucie 14 dla Portowców było już 3-0. W drugiej połowie na szczęście Gwiazdorzy wzięli się do gry i w minucie 23 bramkę honorową na początek strzelił Działach. Jednak wtedy do głosu ponownie doszli Portowcy. Kolejne trafienie w tym spotkaniu zaliczył Adam Jączyk. W dalszych minutach meczu mieliśmy bardzo wyrównane spotkanie. Coraz częściej do głosu dochodzili zawodnicy z Rudy Śląskiej i udało im się zdobyć drugiego gola, a na listę strzelców wpisał się Kot. Jednak później Portowcy karcili po raz kolejny za błędy. Rudzian kolejne bramki zdobył najpierw Jakubiak, a następnie Jurczak. Jeszcze jedną bramkę dającą wynik 6-3 zdobył w ostatnim minucie Hewlik i tym samym spotkanie w Szczecinie zakończyło się rezultatem 6-3. Kolejne 3 punkty zapisali na swoje konto Portowcy, tym samym nadrabiają, tudzież nie tracą dystansu do Gatty Aktyw Duńska Wola, a bez punktu Gwiazda Ruda Śląska, która cały czas tylko 8 punktów na koncie w tegorocznym sezonie. Ze Szczecina jedziemy prosto do Głogowa, tam KGHM Euromaster Chrobry zmierzył się z drużyną FC Toruń. Spotkanie to miało bardzo ważną wagę, jeśli chodzi o środek tabeli, gdyż drużyna z Głogowa chciała się odbić jak najwyżej od strefy spadkowej, natomiast drużyna toruńska liczy się cały czas w walce o play-offy i zwycięstwo w Głogowie mogło przesunąć podopiecznych Klaudiusza Hirsza na 4. miejsce w tabeli rozgrywek. Cóż, spotkanie rozpoczęło się bardzo sensacyjnie. Już w pierwszej minucie na prowadzenie wyszli zawodnicy z Głogowa, a bramkę na 1-0 zdobył Daniel Lebiedziński. Jednak jeszcze przed końcem pierwszej połowy Torunianie doprowadzili do wyrównania za sprawą kontry, którą wykończył Krzysztof Elsner. W drugiej połowie fantastyczną bramkę dającą wynik 2-1 dla Torunian zdobył Karol Czyszek i to Torunianie już cieszyli się z prowadzenia zaraz po wznowieniu gry. Jednak z prezentu i błędu, jaki stworzył Nicolas Naagu, skorzystał Szala, dzięki czemu doprowadził do remisu 2-2. Jednak w kolejnych minutach Torunianie po raz trzeci w tym spotkaniu znaleźli drogę do siatki rywala, a na listę strzelców wpisał się Michał Wojciechowski. Jednak znakomitą końcówkę w tym meczu popisali się doświadczeni zawodnicy z Głogowa. Najpierw do remisu doprowadził Dariusz Pieczyński,
a na 5 sekund przed końcem meczu bramkę na wagę zwycięstwa zdobył ponownie w tym meczu Daniel Lebiedziński. To drużyna z Głogowa cieszyła się z zapisania 3 punktów na swoje konto. A więc 4-3, Euromaster pokonał FC Toruń, tym samym Głogowianie coraz wyżej w tabeli, a FC Toruń jeszcze musi troszkę powalczyć, jeśli myśli o miejscu w play-off tegorocznych rozgrywek. Dalej ruszamy na Śląsk, gdzie w Chorzowie Clirex podejmował drużynę GAF-u Omega Gliwice. Clirex dopiero co odbił się od dna tabeli, już jest ponad miejscem barażowym. Natomiast GAF Gliwice, znakomita forma i dyspozycja od początku tego roku kalendarzowego. Jest na pewno sporą sensacją, że Gliwiczanie tak szybko odrabiają straty, których nabawili się na początku sezonu. Oba zespoły liczyły w tym meczu na pewno na komplet punktów, które przydałyby się im w walce o wyższą pozycję w tabeli. Jednak, jak się okazało, mecz był niezwykle zacięty od początku do końca. I cóż, kibice w tym spotkaniu bramek nie zobaczyli. Znakomitą formę w defensywie mieli zawodnicy obu zespołów, szczególnie również bramkarze mieli masę interwencji w tym meczu, przez co niestety kibice w chorzowskiej hali nie doczekali się bramek. Zatem podział punktów po wyniku 0-0 i na pewno spory niedosyt w obu ekipach po tym spotkaniu. Czas na podróż do Bielsko-Białej. Tam w cygańskim lesie drużyna rekordu podejmowała Red Dragons Pniewy. Pniewianie, którzy mają bardzo kiepski start drugiej rundy rewanżowej tegorocznego sezonu, liczyli na korzystny rezultat, choćby na wiezienie jednego punktu z tak ciężkiego terenu jak hala Bielsko-Białej, tym bardziej, że w poprzednim tygodniu GAF Gliwice pokazał, że można zwyciężyć właśnie w cygańskim lesie. Natomiast rekordziści na pewno nie chcieli tracić dystansu do Gatte Active Duńska Wola i musieli zainkasować 3 punkty na własnym parkiecie. I cóż, początek meczu niezwykle sensacyjny, gdyż to Red Dragons Pniewy objęło prowadzenie w tym spotkaniu za sprawą gola Łukasza Freitaga. Jednak jeszcze przed końcem tej pierwszej części meczu bramkę na wyrównanie zdobył po rzucie karnym Artur Popłaski. W drugiej połowie przeważali dalej rekordziści i znakomicie rozpoczęli drugą część meczu na 2-1 strzałem z dystansu bramkę zdobył Douglas. Po 30 minucie rekordziści prowadzili już 3-1, a to za sprawą wykończenia kolejnej kontry zespołu, a bramkę zainkasował Michał Marek. I takim wynikiem 3-1 też zakończyło się spotkanie w Bielsko-Białej. Rekordziści spokojnie dopisali 3 punkty, a drużyna Red Dragons Pniewy dalej pozostaje na miejscu barażowym z dorobkiem 14 punktów. Pozostało nam jeszcze podsumować poniedziałkowy mecz, który mogliśmy oglądać na antenie Orange Sport. Tam Gatta Active Duńska Wola na własnej hali podejmowała drużynę Red Devils Chojnice. Niewątpliwie był to mecz kolejki, tym bardziej, że lider podejmował zespół naszpikowany gwiazdami, jakim jest Red Devils Chojnice. Zresztą pod wodzą nowego trenera Chojniczanie na pewno tanio nie chcieli sprzedać skóry w Duńskiej Woli. Chociaż jak wiadomo na wyjazdach Chojniczanom jak na razie nie idzie, a z Duńsko-Wolaną jak najbardziej do tej pory nie przegrali jeszcze w tym sezonie na własnym parkiecie. I początek spotkania niezwykle wyrównany, bardzo długo kibice czekali na pierwszą bramkę, aż dopiero w minucie 19 Arkadiusz Szybczyński dał prowadzenie gospodarzom w tym spotkaniu na 1-0. Jeszcze w końcówce pierwszej połowy Aleksander Bondar mógł wyrównać z przedłużonego rzutu karnego, jednak trafił w słupek, przez to Chojniczanie dalej przegrywali do końca pierwszej połowy. W drugiej połowie zawodnicy ze Duńskiej Woli ruszyli do ataku i szybko, bo w 21 minucie wynik podwyższył Mariusz Milewski, strzelając na 2-0. Nie minęło nawet 120 sekund, a Daniel Krawczyk wpisał się z kolejną bramką dla drużyny gospodarzy, dając wynik 3-0 dla Zduńsko-Wolan. Jeszcze kolejną bramkę trafił dla gospodarzy Arkadiusz Szybczyński i to już była deklasacja rywala z Chojnic na 4-0. Jednak podopieczni Olega Zuzuli walczyli do końca samego spotkania i udało im się poprawić ten wynik. Najpierw na 4-1 trafił Aleksander Bondar i jeszcze w końcówce spotkania ten sam zawodnik zmienił wynik meczu na 4-2. Jednak tym wynikiem musiało się zakończyć to spotkanie. Chojniczanie przegrali różnicą 2 bramek, a Zduńsko-Wolanie umocnili się na pozycji lidera tegorocznych rozgrywek futsal ekstraklasy. Na szczęście jednak rywale Red Devils grali równie przeciętnie w tej kolejce, tym samym Chojniczanie dalej blisko fazy playoff rozgrywek. Zerknijmy zatem na tabelę. Po 15 kolejkach na czele Gatta Active Duńska Wola z 34 punktami, na miejscach 2 i 3 Rekord Bielsko-Biała Pogoń 04 Szczecin z dorobkiem 28 oczek.
Na miejscu 12, w miejscu barażowym, Red Dragon z Pniewy, punktów 14, a na miejscach spadkowych, na miejscu 11, AZS Uś Katowice, punktów 12, a na ostatnim Gwiazda Ruda Śląska, punktów 8. Po 15 kolejkach rozgrywek najlepszym strzelcem jest Ukrainiec z zespołu Red Devils Chojnice, Aleksandr Bondar, z dorobkiem 18 bramek. Najładniejszą bramkę minionej kolejki zdobył moim zdaniem zawodnik rekordu bielsko-biała Douglas Noisling Ferreira, strzelając gola na 2-1 w meczu pomiędzy Rekordem a Red Dragon z Pniewy. Pozostało nam jeszcze wytypowanie najlepszej piątki minionej kolejki, a tutaj w bramce nie może zabraknąć Michała Widucha z GAF-u Omega Gliwice. Znakomita dyspozycja tego bramkarza w ostatnich kolejkach. No i tym razem również miał czyste konto w spotkaniu i uratował drużynę przed utratą punktów w Chorzowie. Dalej w polu nie może zabraknąć Daniela Lebinińskiego, który otworzył i zamknął wynik, dając zwycięską bramkę Głogowowi w spotkaniu przeciwko FC Toruń. Dalej nie może również zabraknąć w tej piątce przecież Michała Kubika, który strzelił dwukrotnie rudzianą bramkę w meczu Pogoni 04 Szczecin. Również asystował przy bramkach Adama Jączyka. Znakomita dyspozycja również Douglasa w zespole Rekordu. Gol i asysta w spotkaniu przeciwko Red Dragon z Pniewy, a także super forma, która nobilituje gracza Gatte Active Gdańska Wola do Repsti Polski, Arkadiusz Szybczyński, kolejne dwa gole w tegorocznych rozgrywkach na wagę 3 punktów dla Gatty. Tak wyprezentowała się najlepsza piątka minionej kolejki rozgrywek. To już wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie 15 kolejki Futsal Ekstraklasy. Dziękuję Państwu za uwagę i za śledzenie Futsal Raportu. Zapraszam Państwa na kolejne transmisje z zawodów nie tylko futsalowych, ale również innych rozgrywek na antenie KP Sport i zachęcam Państwa do lajkowania i tweetowania na naszych serwisach społecznościowych. Jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.